Powiem tak, na ten moment jestem naprawdę usatysfakcjonowany, ponieważ poziom turnieju pytlasińskiego jest naprawdę wysoki. 31 państw z pierwszymi składami, a niektóre państwa wręcz przywiozły ze sobą po 2-3 składy, które tutaj eliminują o Mistrzostwa Świata, które odbędą się w tym roku za miesiąc czasu w Budapeszcie. Tak też to sam fakt już świadczy o tym, że walki stoją na bardzo wysokim poziomie. Cieszy również dobra postawa Polaków, co prawda w finale na dzień dzisiejszy, prawda, ponieważ wiemy, że dzisiaj 4 kategorie wagowe, a jutro kolejne 3 kategorie wagowe. Będziemy mieli jednego Polaka, tego najlepszego na dzień dzisiejszy, Damiana Nienikowskiego, który potwierdził swoją klasę, wygrał z bardzo groźnymi zawodnikami, miał bardzo trudną grupę, miał Bułgara, miał Rosjanina, miał Gruzina, Białorusina, także zawodników naprawdę wysokiej klasy i wygrał z nimi w sposób zdecydowany. Także to cieszy. Natomiast Kalasiński i Ercetic, prawda, też pokazali, że są zawodnikami klasowymi i oni mogą tutaj pokazać się też jak najlepszej strony. Również świetnie spisał się na 120-kilogramowiec z Raciborza, który wygrał z medalistą Igrzysk Olimpijskich Szwedem. To też cieszy. No, pogratulować organizatorom, wspaniałe warunki. Cieszymy się, że Pytlasiński wrócił do Warszawy. I jest to korzystny układ dla ekip zagranicznych ze względów czysto mobilnych, ponieważ przylatują tu, stąd wylatują, nie muszą krążyć po całym kraju. No i trzeba przypomnieć, że Pytlasiński tu w Warszawie założył ponad 90 lat temu pierwsze stowarzyszenie ciężkiej atletyki, czyli również zapasów. Cóż, czekamy na finały, czekamy na dzień jutrzejszy, będziemy wiedzieli, czy nasi staną na podium i w jakim składzie. Ale tak jak powiedziałem, już na ten moment mogę powiedzieć, że na tle tych sław zapaśników nasi naprawdę spisują się wspaniale.